Wybieramy się na Giewont. Teraz będzie podróż na Giewont. Ekipa trochę się wykruszyła, bo dwie osoby zostały w domu. Mateusz, czyli mój szwagier, dostał sraczki, a teściowa nie daje rady. Co zrobić? Gdzie idziemy? Mały Giewont, my tutaj będziemy. Giewont, no już. Idziemy na Giewoncik. Nie widać. Pierwsza poważniejsza rzeka na trasie Giewont. Wejdę sobie tutaj. Ruszamy dalej. Ruszamy dalej. Tam jak zaciek. Za mgłą jest wszystko. Ciekawe, czy jak wejdziemy do góry, będziemy widzieć chmury, albo nic nie będziemy widzieć. Na cześć i sławę Edwarda Jelinka. Ruszamy dalej. Piękna rzeka, a tutaj jest trasa na Giewoncik. Więc ruszamy się już na grubą wodę. Na głęboką wodę lecimy na Giewoncik ładnie. I co, no podbijamy. Tu popatrzę pierwszy raz. Dziewczyna pierwszy raz. Ryszard, który raz na Giewoncie już? Pierwszy? Nie, drugi. Drugi? Dobra. Magda drugi, ja też drugi. Lecę. To biegnie, głupek. Chcę następny przystanek. Ale ja... Skąd ta energia? Czyżby perełka tyle dała mocy? Mówiłem, on jest jak koliber. Energię musi pobierać z nektaru, który daje mu siłę. A tym nektarem jest chmielowa zupa. Koliber musi wlecieć w nektar, pobrać glukozę, aby móc napierdalać skrzydełkami. A pan Ryszard, żeby mógł napierdalać nogami, musi wypić inny nektar. Mamy teraz strome wzgórze i idziemy ostro, twardo. Jest siła, jest motywacja, jest moc. Gnamy. Niektórzy nie są młodzi, niektórzy nie są starzy, ale idziemy równo. Co powiesz ciekawego? Wypowiedz się na ten temat. Nawet nie mam siły się wypowiadać. Damy radę. Dobra, lecimy. Ekipa nie myślała, że będzie tak hardkorowo, ale cały czas jest z nami Robert Burnejka i jest hardkorowo. Bułki mamy zrobione, hardkorowe, z dużą ilością mięsa, więc jest moc. Chyba na tych łańcuchach, nie? Naprawdę. Jest gruba jazda. Fajnie. Idziemy dalej. Mały przystanek. Jeszcze dochodzi najsłabsze ogniwo do nas. Zaraz będzie najlepsze, bo uzupełni płyny. Zjemy drugie śniadanie zaraz. Nabierzemy troszkę energii i jazda dalej, nie? Starego pryka wzięli na Giewont. No co, kto to myślał? No ty byczek. Ale ja chcę to zrobić dla pana zdrowia. To ja chyba dla mnie to idzie nie na zdrowie. Idziemy.
Jest kawał drogi jeszcze, ale dajemy radę. Byki górą, kopyta posmarowane, zakute i lecimy. Z kopyta ruszamy. Będzie nasze mosto. Ruszam z kopyta. Mgły mamy, bo gdyby nie było tej mgły, to by było pięknie. Damy słońce. Zobacz. Jesteśmy w lepszym miejscu, jeżeli chodzi o obserwację. Jesteśmy już na poziomie tej pary całej, która idzie do góry. Nawet widać, jak ona tutaj zasuwa. Zobaczcie. No. Jeszcze troszkę i będziemy w białej mgle. A tutaj mamy miasto. Zobaczcie, no troszkę kurde źle widać to. Przybliżyłem. Tu mamy miasto. No i jest dalsza wędrówka. Trafiliśmy na śliskie kamienie, więc musimy bardzo mocno uważać tutaj. Bo jak ktoś się uszkodzi, to jeden drugiego na plecach nie chce stąd nieść. Nie, nie, nie. Ja bym cię zaniósł. Nie zaniósłbyś mnie. No ale góry, bo ty nie powinieneś się ślizgać, nie? Lecimy dalej. Zaczęło się coś hardkorowego. No sprawdźmy gibkość teścia. Ale wygimnastykowany. Jak idzie, jak burza. Zobacz, ej. Jaki gość. Wszedł. W końcu dotarliśmy. Drugie wąt. Nie, jeszcze nie. Ale mamy ten kamień. Taki do zdjęć. Wyjątkowy. Coś Ryszardzie, zdjęcie na nim? Czy się boisz? W kamieniu w chuj jest. Ale ten. O ten mi chodzi. Zobaczcie, Rysiu już na miejscu, w którym chciałbyś jak najszybciej i doszedł. Ale jeszcze kawał drogi przed nami. No ale teraz jak sobie. Tylko ty się spadnij tu. Ja ze ślizgnę, wyrobicie problem. A tutaj parę osób jest jeszcze. Dobra. Nie chciałam. No, będę chciał. Jesteśmy nad przepaścią. No tam będziemy schodzić. Wyszedłeś się czuć? Bardzo dobrze, tylko tlenu nie ma. Czemu nie wziąłeś buty z tlenem? No chciałem wziąć, ale... Coś się pani z nas śmieje, zobacz. Tam ludzie zobaczcie, co tam odwalają za ekstremalne zdjęcia. Ale co najlepsze, kochani, zobaczcie, kurde. Zobaczycie, co tutaj będzie teraz. Patrzcie. Tu jest w ogóle hardcore, nie teraz. No, tu jest hardcore. O mój Boże. Magda, zrób mi. Ja się to... Magda, zryw mi. Ja też chcę tu zdjęcie. No, co ty? Ale nie tam, gdzie twój tata. No, chodź. Wyjdź szybko. Czekaj. Nie pan tam nie wchodzi. Nie wchodź, bo to jest luźne. Jezus Maria. Ja ścianki. Ja też tam wejdę. Joki ja ciu. Dobra, idziemy dalej tu. Tam musimy dojść i będzie, nie wiem, czy to już będzie wtedy koniec tej drogi i wtedy zostaje tylko Giewont po skałach, czy jeszcze troszkę będziemy iść stamtąd. No to się zaraz okaże. Zaraz tam dojdziemy. Tam gdzieś za mgły wychodzi gość, który dał radę. Który dał radę czerwonym szlakiem wejść na ostatni przystanek drogi na Giewont. Wyłania się z tej mgły i idzie do nas otworzyć sobie napój, by uzupełnić płyny. Znajdujemy się teraz na ostatnim przystanku do Giewontu. Nie widać. Nic nie widać.
widać, nic nie słychać, czy ktoś jest. Ale co? Pójdziemy jak krety, nie? No tam pójdę potem. Jak byczki. Tu jest bardzo ciepły pan. W Santałkę. Więc gnamy do góry zaraz, nie? O, tutaj jest stromo. Tu jest... No, jesteśmy bardzo mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o mgłę. Bardzo się z tym zirytowałem, że tak powiem, bo nie będzie widać skrzyża pięknego Zakopanego, no ale no trudno. Robimy to przede wszystkim też dla sportu i dla zdrówka. Trzymajcie się łańcuchu, tylko mocno. No jest ekstrem. Ciężko jest to robić z kamerą. Jest zbyt ryzykowne, ale czego się nie robi dla pasji. Byczek TV wchodzi na Giewont. No tam mamy krzyż, nie wiem czy widać. Widać. Ale jest straszna mgła, nic po prostu, zero. To lecimy. O. No tutaj lepiej, żebym miał dwie ręce sprawne. Odkładam kamerę, żeby tam wejść. Nie widać go. Giewont zaliczony. Właśnie to napisałam na snapie, zrobiłam zdjęcie, napisałam Giewont zaliczony. Tak? No. Szkoda tylko, że tam miasta nie ma widać. A widać miasto, ale mam mgłę. Mileny marzenie było takie. Ja muszę dotknąć. Że ona musi dotknąć krzyża. Jak się czujesz? Czaisz to? Czaisz to? Jaka trochę za mgłą ten krzyż? Many, faza. Ale zdobyty. Dobra. No dobra, będziemy uciekać. Ostatnie spojrzenie na krzyż. I lecimy. Właśnie schodzimy inną drogą. Teraz z Giewontu. Idziemy na Kuźnicę. Jest to wiele łagodniejsza droga, jeśli chodzi o dolinę. I tutaj chcę wam pokazać jeszcze na sam koniec troszkę krajobrazu, bo jak widzicie, tu już się zaczyna mgła, więc na Giewoncie nic nie widać. Na Giewoncie nic nie widać, ale tutaj jest już pięknie. No tam jest ładnie. No. I tutaj będziemy schodzić sobie na dół. Więc tutaj już oficjalnie chciałbym was pożegnać. Dziękuję wam za oglądanie i miło, że byliście ze mną razem w tej podróży na Giewont. Trzymajcie się i do następnego odcinka.